Mikołaj Rozmerski jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Gra w filmach, serialach oraz teatrze. Ponad 2 lata temu rozstał się z Adrianą Kalską i od tego czasu oficjalnie pozostaje singlem. Aktor w jednym z najnowszych wywiadów otworzył się na temat randkowania. Mikołaj Rozmerski cieszy się niemałą popularnością. Wiele osób uważa go za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów. Drzwi do wielkiej kariery otworzyła mu rola Marcina Chodakowskiego w serial M jak Miłość. Tam też poznał Adriannę Kalską, która wciela się postać Izy. Chemia między nimi szybko przeniosła się z ekranu na życie prywatne, co zaowocowało związkiem. Fani serialu byli zachwyceni, że ich ulubieńcy z ekranu stali się parą także w rzeczywistości. Pod koniec 2021 roku media zaczęły spekulować o możliwym kryzysie w ich związku. Wkrótce potem Mikołaj Rozmerski i Adrianna Kalska potwierdzili, że zdecydowali się na rozstanie. Wypowiem się na ten temat raz i ostatni. Tak, to prawda. W połowie grudnia rozstaliśmy się z Mikołajem Rozmerskim. Rozstania dla nikogo nie są łatwe. Nasze prywatne drogi się rozeszły, jednak zawodowo nadal będziecie mogli nas oglądać na scenie i ekranie. Bardzo proszę o uszanowanie naszej prywatności, napisała na Instastory Adrianna Kalska w odpowiedzi na liczne pytania. Zarówno Adrianna Kalska, jak i Mikołaj Rozmerski przez cały czas trwania ich związku dbali o prywatność, oszczędnie wypowiadając się na temat życia prywatnego. Tak też zostało po ich zerwaniu. Aktor skupił się na pracy i promowaniu własnej marki. Mikołaj Rozmerski szczerze na temat randkowania. Mówił o szukaniu wrażeń, jednak w jednym z najnowszych wywiadów zdradził, co sądzi o randkach z osobami poznanymi w internecie. Takie mamy czasy, że łatwiej jest nawiązać kontakt w internecie i doprowadzić do spotkania po jakimś czasie niż tak na żywo, chociaż ja z racji swojego wieku jestem jednak fanem i zwolennikiem spotykania się, rozmawiania, umawiania się i prowadzenia relacji face to face, a nie w internecie. W internecie każdy może być kimś innym, może być kimś niebezpiecznym, może być zupełnie nie tą osobą, za którą się podaje, powiedział w rozmowie z portalem ShowNews. Plac dopytany, czy kiedyś umówił się na randkę przez Instagram, odpowiedział, nie, właśnie nie. Jestem już starszawy pan, więc raczej nie szukałem wrażeń w internecie.